ja widziałam tego TikToka, gdzie ona jeszcze na końcu, uwaga, splunęła. Bo ona splunęła, nie wiem, czy widziałeś, ale ona coś powiedziała to i jakby tak splunęła na nas, prawda? Czyli też na mnie. Nie podoba mi się to bardzo. Naprawdę, bo gdyby ona miała dziecko, to co to dziecko wyczytałoby w internecie? To, że pobiła kogoś w windzie jakichś raperów, albo w toalecie, albo jej częste wizyty w prokuraturze, czy może każde jej rozstanie, które, na którym później w swych partnerach wiesza psy i wyrzucała całe szambo. Więc wiesz, powiedzmy sobie szczerze, ona nie jest naprawdę wyrocznią moralności. Wręcz przeciwnie, cała kariera, przynajmniej 80%, to jest skandal albo jakieś potyczki, nawet fizyczne, jak wiemy. Więc skąd w ogóle ona nagle stawia siebie w takiej pozycji? Powiem ci szczerze, że nie podoba mi się bardzo to splunięcie, dlatego że ja wyświadczyła mi wielką przysługę w pewnym momencie, o którą mnie ona poprosiła i o której nie mówię. A gdybym to powiedziała, to by rzuciło to światło na to, jaką jest osobą, bo to była sprawa medialna. I jeżeli bardzo chcę na mnie pluć, ja też mogę na nią pluć. Mogę wyciągnąć rzeczy, a ja dużo rzeczy dokumentuję i mam na to dowody. Więc nie rozumiem, dlaczego ja, jako osoba, która kiedyś byłam dla niej miła i wyświadczyłam jej bardzo dużą przysługę, teraz od niej dostaję ślinę. To jest mega nie w porządku. Rozumiem, że miałyście dobry kontakt do tego czasu. Jaka była twoja pierwsza myśl, kiedy usłyszałaś jej słowa? W ogóle, to jest po pierwsze to, że ona nie tak dawno cały czas promowała akcję Stop Hate. Nie można oceniać ludzi w taki sposób. Sama w ogóle ustawia, wiesz, wszystkie jej związki i zakończenia tych związków, to ona jest ofiarą. To jest taki powtarzający się schemat. A ten facet był diabłem. I nagle ta naprawdę silna Doda dała sobie wejść, była zdradzana, upokarzana, była zastraszana. Nagle dowiadujemy się, wiesz, co w ogóle nawet nie pasuje do jej osobowości. A więc ona totalnie, gdyby manipuluje zawsze na końcu zakończeniem związków i rzeczywiście ma przewagę, bo jest bardziej medialna, więc bardziej może wypuszczać te rzeczy, a ci klesie w końcu zamykają gębę, bo nie chcą, ich to męczy, chcą, żeby to się skończyło i ulegają. I mają później taki jakiś zepsuty wizerunek. Więc wiesz, sama gdyby ona chociaż miała jedno rozstanie, gdyby było wzorowe z klasą, a ona się jakby komentuje tutaj, nie wiem, w ogóle to nie ma żadnej pozycji ani prawa, żeby komentować tą sytuację, ponieważ wszystkie jej rozstania były jednym wielkim szambem. Oczywiście zachęcam was, żebyście zostawili suba i łapkę w górę. No i oczywiście wpadajcie na Instagrama Przeambitni.